Dzisiaj w Muzeum Techniki pokażemy kolekcję motocykli, ponieważ w Muzeum Techniki znajduje się jedyna kompletna kolekcja motocykli Soku. Pan Jerzy Lemański opowie nam właśnie o tych motocyklach. Dzień dobry, witam. Sokół 1000, czyli CWSM 111, najstarszy z całej tej rodziny Sokołów, motocykl, który był przede wszystkim wykorzystywany przez wojsko, chociaż nie tylko, bo jeździła również tym motocyklem policja, Poczta Polska, używany był również przez kolej. Wojsko było głównym użytkownikiem tych motocykli, dlatego też były też wersje takie ze stanowiskiem dla ciężkiego karabinu maszynowego, zamiast standardowego wózka bocznego. Te motocykle nazywamy polskimi Harley'ami, bo one rzeczywiście w kształtem przypominają troszeczkę motocykle Harley Davidson. One, tak jak powiedziałem, były najstarsze z 1932 roku. Bardzo niewiele tych motocykli się zachowało. Zresztą praktycznie wszystkie Sokoły są rzadkością, ale te, choć produkowane seryjnie, występują dzisiaj w śladowych ilościach. Perełką naszą jest motocykl nieprodukowany seryjnie, bo tylko 3 bądź 4 egzemplarze zostały zbudowane jako prototypy, to Sokół 500. 500 miała być troszkę mniejszą odmianą Sokoła 600. Popularnego motocykla Sokół 600 to właśnie ten motocykl, który był produkowany seryjnie i który, choć drogi, bardzo cieszył się dużą popularnością. 500 była jego sportową odmianą. W tym przypadku mamy do czynienia z silnikiem górnozaworowym. Z silnika o pojemności 500 cm sześciennych udało się osiągnąć moc rzędu 22 koni mechanicznych. To jest bardzo dużo. Nawet 40 lat później Fiat 126P miał silnik większy, bo 600 cm, a praktycznie ta sama moc, 23 konie mechaniczne. Także tutaj w przypadku na 1 kg przypadała bardzo duża moc i dlatego też te motocykle przewyższały konstrukcyjnie motocykle brytyjskie, czy nawet motocykle amerykańskie. Czy ten egzemplarz jest jeżdżący? Tak, to jest motocykl jeżdżący. Zachowały się dwa, na pewno dwa egzemplarze. Nasz ma silnik, nasz ma numer motocykl 003, natomiast motocykl 002 też się zachował i w bodajże 1980 roku wyjechał, został sprzedany do Stanów Zjednoczonych. Na szczęście 3 czy 4 lata temu wrócił do Polski. Także to jest unikat w pełnym tego słowa znaczeniu. Perełka. Czyli rozumiem unikat, ale w kontekście także całej kolekcji. Tak, jest... oczywiście. Nasza kolekcja jest jako jedyna. Nikt nie ma w swojej kolekcji wszystkich motocyklów przedwojennych Sokół, plus jeszcze Sokół 125, motocykl powojenny. Sokoły 500 zachowały się w dwóch egzemplarzach, ale 200 zachowała się tylko w jednym egzemplarzu. To już jest arcyperełka, bym tak powiedział. My, gdy mieliśmy już prawie całą kolekcję Sokołów, właśnie brakowało nam 200, to były lata 70., kiedy Muzeum Techniki dało ogłoszenie do różnych czasopism i różnych periodyków motoryzacyjnych. Chodziło o to, żeby znaleźć taki motocykl. Może gdzieś się zachował. I nam się udało. W 78 roku trafił do naszej kolekcji motocykl. Jego właścicielem był pan Tadeusz Sudecki. Rzecz ciekawa, pan Tadeusz zakupił ten motocykl w sierpniu 1938 roku w Warszawie i miał kilkaset kilometrów do swojej rodzinnej wsi, gdzie jechał i wpadł na wóz konny, przez co na baku tego motocykla pojawiło się takie niewielkie wgniecenie. Ten motocykl był absolutnie nowy. Pan Tadeusz stwierdził, że nie będzie go likwidował, ponieważ nie miało to wpływu na jazdę. My, gdy otrzymaliśmy w 1978 roku ten motocykl, byli zwolennicy, aby to wgniecenie zlikwidować. Całe szczęście nie zrobiono tego. Motocykl jest całkowicie oryginalny, tak jak wyglądał w pierwszym dniu zakupu, bo ten właśnie wypadek zdarzył się pierwszego dnia. Tak jest. Tak stoi do dnia dzisiejszego. Teraz pan Tadeusz jeździł nim od 1938 roku do 1963, także dość długo. Potem motocykl miał różne losy, a w 1978 roku trafił do Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję za tą opowieść krótką. Dziękuję.